Siemandero! Dzisiaj nauczymy się żonglerki z piłką, ale nie takiej nudnej, normalnej. Dzisiaj będziemy ją robić w inny sposób. Jeśli potrafisz już do perfekcji kapkować piłką w ten klasyczny sposób i chciałbyś robić je w sposób niezwykle efektowny, to dzisiaj nauczymy się helljugglesów, czyli wykonanie kapek za pomocą pięt. Dość trudne techniczne zagranie i wymaga odpowiedniego podejścia do treningów. Ale dzisiaj pokażę Wam, jak się tego nauczyć oraz na koniec, jak zawsze, pokażę Wam kilka ciekawych zagrań i połączeń z wykonaniem piętek. No to co? Zaczynamy! Do takiego wykonywania kapek piętami będziemy dążyć. Jak widzisz, poprawne piętki wymagają precyzji przy odbiciu i dobrej powtarzalności. No i przede wszystkim wykonujemy kapki obiema nogami. Trudność polega na tym, że przy wykonywaniu piętek musimy patrzeć za siebie i odbijać piłkę piętami oraz odpowiednio wyginać nogi w kolanie. Wszystkiego się tego dzisiaj nauczymy, powiem Wam, jak to zrobić. No dobrze, przejdźmy do pierwszej, bardzo ważnej kwestii. Nie nauczysz się kapek piętami, jeśli nie opanujesz klasycznych kapek. No to jest dość oczywista rzecz. Kapki musisz umieć na obie nogi i do takiego stopnia, byś robił je na tyle luźno, byś nie musiał nawet ich liczyć. Pełny poradnik do żonglerki z piłką znajdziesz na naszym kanale. Jest to chyba najlepiej wyświetlany film, więc łatwo go znaleźć. No dobrze, ale skoro tu jesteś, to zakładam, że potrafisz robić normalnie kapki i chcesz się nauczyć tych wypasionych, piętowych. No to przejdźmy do pierwszej rady. Przede wszystkim musisz poprawnie ułożyć stopę, byś mógł prosto odbijać piłkę. Większość początkujących błędnie układa stopę. Układajcie ją tak, jakbyście chcieli dotknąć palcami swojej piszczeli. Wtedy na waszej pięcie tworzy się taki płaski obszar, od którego z łatwością odbije się piłka. Jeśli właśnie tak ustawisz stopę, piłka będzie się odbijać w niekontrolowany sposób. Więc pamiętaj, palce do góry. Następna rada. Obierz sobie stronę, po której będziesz wykonywał piętki. W moim przypadku jest to obrót przez prawe ramię. W takim przypadku moją nogą dominującą, która wykonuje i opanowuje piłkę, jest moja mocniejsza prawa noga. Mocno obróć się do tyłu i przemiennymi ruchami wykonuj kapki. Staraj się odbijać piłkę za każdym razem na tej samej wysokości. Przy piętkach ważna jest praca zginania kolan. Jak możesz zauważyć, biodra praktycznie nie biorą udziału przy wykonywaniu piętek. Siła uderzenia wychodzi ze zgięcia kolan. Porób sobie takie pojedyncze kapki raz na prawą, raz na lewą nogę po wyrzuceniu piłki z rąk. Staraj się za każdym razem tak samo odbijać piłkę. Później odbij piłkę dwa razy i złap w ręce. Jeśli to będzie Ci dobrze szło, zrób trzy kapki i złap w ręce i tak dalej, aż wymasterujesz te podbicia. Tak właśnie wygląda nauka. A teraz spróbujcie to zrobić wszystko jeszcze raz po wybiciu piłki do góry z normalnych kapek. Po wybiciu piłki do góry dynamicznie obróć się do tyłu w tą stronę, po której robisz piętki i analogicznie jak w poprzednim przypadku wykonuj naukę kapek raz robiąc jedną, raz po dwie, raz po trzy i tak dalej. Musicie pamiętać, że kapki piętkami nie należą do najłatwiejszych technicznie zagrań. By ich się nauczyć, musisz włożyć w to dużo pracy i konsekwencji. Zresztą podobnie jak w wielu innych trikach freestyle'owych. Piłka będzie na początku często uciekać, nie będziesz w nią czysto trafiać piętą. No tak się będzie zdarzać, ale właśnie tak wygląda trening. Z każdym błędem i źle wykonaną próbą utrwala Ci się pamięć mięśniowa, która utrwala prawidłowe wykonywanie trików. Czasami kapki będziesz wykonywać tylko jedną nogą, ponieważ piłka będzie źle nachodzić, czasami futbolówka odbije się od Twoich pleców. Ale z czasem, kiedy będziesz próbować, by te kapki wyglądały dobrze, będzie Ci to wychodzić znacznie lepiej. Ale pamiętaj, byś nie przesadzał z kapkami na jedną nogę, bo będzie to wyglądać o właśnie tak. Tego nie chcemy. Kiedy kapkujesz jedną nogą, to tylko wtedy, kiedy tracisz kontrolę, chcesz wyrównać piłkę i jedziesz z kapkami na obie nogi. Teraz powiem Wam, jak wyglądają często popełniane błędy. Przede wszystkim nie róbcie kapek piętami w taki sposób, czyli jest to takie fikuśne zgięcie w biodrze do boku i próby odbijania piłki bez obracania się i bez zginania kolan. No, bywały takie sytuacje. Pamiętajcie, aby się obracać w plecach, do tyłu i o zginaniu kolan. Nie odbijaj piłki za wysoko. Im wyżej, nie znaczy, że lepiej. Taką piłkę trudno będzie trzymać pod kontrolą.
No i pamiętajcie o prawidłowym zginaniu stopy. O tym mówiłem już wcześniej. Jeśli zrobisz zgięcie w stopie do dołu, piłka nie odbije ci się prosto i będzie to wyglądać właśnie tak. Pamiętajcie o mojej radzie. Musicie sobie wyobrazić, jakbyście chcieli dotknąć palcami swojej piszczeli. Wtedy ułożenie stopy będzie git. No i na koniec kilka połączeń i fajnych triczków w połączeniu z piętkami. Do piętek możemy przejść po wykonaniu clippera i piętki możemy również zakończyć clipperem. Albo po wykonaniu slapa. I również piętki możemy zakończyć slapem. Kółko w in zakończone piętą do piętek wygląda bardzo fajnie. Heel cross na zakończenie piętek to jest coś naprawdę efektownego, również tym trikiem możesz rozpocząć piętki. A jeśli chcesz nauczyć się heel crossa, sprawdź poradnik, do którego link znajdziesz w opisie filmu albo w karcie na górze. Jest to taki bardzo fajny trik, a mało kto go gra. No dobrze, na ekranie macie jeszcze kilka połączeń z wykorzystaniem piętek, a ja wam w tym czasie bardzo dziękuję za oglądanie i dajcie znać, jak wam idzie z nauką piętek. Zróbmy taką zabawę. Napisz w komentarzu, jaki masz rekord kapek piętami. Potem, po tym poradniku, leć na trening, trenuj, postaraj się pobić swój nowy rekord i kiedy to się stanie, pochwal się nim, ponownie wpisując swój wynik w komentarzach. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądać wasz progres i z pewnością zmotywujecie się tym nawzajem. Jeśli nie umiesz nawet ani jednej piętki, napisz również i to i trenuj. A jeśli chcecie jeszcze więcej motywacji, wpadajcie na naszą grupkę freestyle'ową, gdzie możesz dzielić się swoimi trikami, zadać pytania odnośnie freestyle'u. Jestem tam często aktywny, odpisuję na komentarze i wasze pytania oraz na wasze filmy z trikami. Wpadnijcie do naszego sklepiku internetowego ze świetnymi just freestyle'owymi bluzami i koszulkami. Czekam na wasze rekordy piętek. No, aby je podbić, to pamiętajcie, po prostu trenujcie. Dzisiaj uczył was Brzezik. Trzymajcie się, Eldo i Eldo.